11 maja, poniedziałek, to kolejny dzień naszej rzeczywistości i naszej historii. Ale te mury na ulicy Księdza Baldego przy katedrze to już kawał historii. Stworzone na przełomie XII-XIII stulecia broniły miasta przed wrogami. Teraz jest czas, żebyśmy to my bronili tych murów przed niszczeniem. Dlatego odbywa się tutaj remont, również ze względów bezpieczeństwa, ponieważ to miejsce przyciąga co roku tysiące zwiedzających. Turnieje rycerskie, które się tutaj odbywają, również ściągają tłumy. Dlatego remont jest niezbędny. Prace remontowe będą zakończone w czerwcu bieżącego roku i oby epidemia koronawirusa skończyła się równie szybko. Wtedy będziemy mogli i odwiedzić to miejsce, i korzystać z wielu innych uroków Opola.